Cześć. Pamiętam, kiedy studiowałam, a potem pracowałam w Brukseli, czasami przechodziłam pod takimi podcieniami i tam tak bardzo pachniało waflami. To są takie coś w rodzaju naszych gofrów, tylko są mniejsze, grubsze i bardziej słodkie. I ten zapach do dzisiaj gdzieś mam w nozdrzach. Wtedy pomyślałam sobie, że to była świetna reklama, że tak naprawdę najlepszą reklamą chyba byłby po prostu zapach, bo możemy stawić opór temu, co widzimy, temu, co słyszymy, ale kto się oprze zapachowi? I myślę sobie, że to trochę tak w naszym życiu jest, że mijają dni i dni mogą być bezbarwne. Ale myślę, że jeszcze gorzej od bezbarwnych dni to są dni bez zapachu. Myślę, że taki zapach to jest coś, czym możemy odróżnić jeden dzień od drugiego, czym możemy upiększyć dzień. I pomyślałam sobie, że może to jest jakiś sposób na dzień, żeby się zastanowić. Jaki zapach ma ten dzień? Z jakim zapachem chciałbyś zasnąć? O jakim zapachu chciałbyś pomyśleć, kiedy będziesz wspominał ten dzień? Czy to będzie zapach świeżo mielonej kawy, może wspaniale zaparzanej w imbryczku herbaty? Może upieczesz ciasto? Może wysprzątasz całe mieszkanie i wszystko tak będzie pachniało świeżością? A może kupisz sobie piękny perfum i docenisz, jak bardzo zasługujesz na prezenty, jeżeli nawet już nikt tobie nie robi, to chociaż od samej siebie. Taki zapach, który sprawi, że twój dzień będzie zauważony i zapamiętany. Opowieść zapachów? Dlaczego nie?